Często się zdarza, że klient ci mówi, że nie potrzebuje twojego produktu. Zwykle jest to w momencie, kiedy już przedstawiłeś ofertę, pokazałeś, co dla niego masz, no i klient mówi, wie pan co, nie, ja tego nie potrzebuję. Klient mówi tak, ponieważ produkt, wydaje mu się, że ten produkt nie jest dla niego, nie zaspokaja jego potrzeb, tak? Mówi, nie potrzebuje go. A to oznacza, że on nie widzi możliwości, nie widzi zastosowania do tego produktu. Czyli innymi słowy, nie wzbudziłeś potrzeby posiadania, nie odkryłeś tej motywacji zakupowej klienta, nie trafiłeś w nią. A więc pierwszy podstawowy błąd, zabrakło odpowiednich pytań na etapie badania potrzeb. Powinieneś zapytać klienta, na czym mu zależy, co potrzebuje, czego oczekuje. Wtedy nie byłoby tej sytuacji, że klient mówi, że nie potrzebuje. Natomiast często jest tak, że nie robisz badania potrzeb, tylko od razu proponujesz produkt. I wtedy, kiedy klient ci mówi, nie potrzebuje, to jest informacja dla ciebie, że musisz pokazać mu, do czego on będzie mógł używać tego produktu, albo jak wykorzysta tą usługę w swoim życiu, w swojej firmie, w swojej pracy. Czyli wymyśl jakąś potrzebę, stwórz jakąś potrzebę, dzięki której klient pomyśli, o tym nie myślałem, może i ma pan rację. Na przykład sprzedajesz naukę języka w szkole językowej. No i klient ci, proponujesz mu naukę języka angielskiego, klient mówi, pani co, nie potrzebuje języka angielskiego. A to oznacza, że nie widzi możliwości zastosowania dla tego języka w swoim życiu. A więc stworzenie potrzeby nauki takiego języka mogłoby wyglądać tak. No proszę pana, dzisiaj ma pan pracę na jakimś stanowisku, jest pan z tej pracy zadowolony, ale może się okazać, że za chwilę będzie pan szukał jakiejś bardziej ambitnej pracy i na tych ambitnych stanowiskach będzie potrzeba mówienia po angielsku w stopniu komunikatywnym. Warto się już dziś zacząć tego języka uczyć, żeby za rok, za dwa móc konkurować z tymi, którzy ten język mają już na najwyższym poziomie. Albo klient kupuje telewizor i mówi, proponujesz mu telewizor smart, a klient mówi, nie, wie pan co, nie potrzebuje takiego telewizora. No to oznacza, że nie wie, do czego smart może użyć. A wtedy twoją rolą jest powiedzieć mu, wie pan co, posiadając telewizor smart, będzie pan mógł odtwarzać sobie bezpośrednio z tego telewizora filmy na YouTubie, czy programy w jakimś playerze internetowym, bądź będzie pan po prostu bez konieczności podłączania laptopa przez kabel HDMI mógł korzystać z internetu za pomocą swojego pilota. Przez to siedząc na kanapie wygodnie będzie pan mógł znaleźć informacje na temat pogody, czy na temat kursów walut, albo na jakikolwiek dowolny temat, jeśli chodzi o wyszukiwanie w internecie. Twoim celem jest pokazać klientowi, do czego może innego wykorzystać produkt lub usługę, którą dla niego przygotowałeś.